Jak wyglądało spotkanie Pana Jezusa Chrystusa ze złoczyńcą? Zbawiciel i złoczyńca. Czytamy o tym spotkaniu w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 39 do 43 wersetu. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Niewypowiedziana łaska. Podczas tego wydarzenia widzimy niewypowiedzianą łaskę. Podczas tego spotkania widzimy dwie różne reakcje ludzi na ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Obaj złoczyńcy, którzy mieli być ukrzyżowani razem z Panem Jezusem Chrystusem, rozpoznali w Nim boską osobę. Jeden z nich naśmiewał się z Pana Jezusa Chrystusa i poszedł na wieczne zatracenie. Drugi zaś nawrócił się i otrzymał życie wieczne. Na początku obaj drwili, jednakże później widok ukrzyżowanego Chrystusa Jezusa Pana na jednym z nich wywołał dogłębną przemianę jego wewnętrznego stanu. Zrozumiał, że człowiek, który wisiał po środku, był niewinny i czysty. Cudowna osoba Pana Jezusa Chrystusa zrobiła na nim wielkie wrażenie, przyciągając go do siebie. W jego sercu zrodziła się bojaźń Boża, która miała wpływ na dalsze jego myśli i słowa. Najpierw potępił bezczelną wrogość swojego towarzysza w stosunku do Pana Jezusa. Następnie uznał swoją karę jako konsekwencję swoich złych czynów, swoich złych uczynków. W zadziwiająco szybkim tempie poznał łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw przyznał, ten zaś nic złego nie uczynił. Później zrozumiał, że Jezus z Nazaretu jest władcą posiadającym własne królestwo. Pomimo, że wtedy był krótko przed swoją śmiercią, powróci znów w swoim królestwie Pan Jezus. Ten skruszony złoczyńca doszedł do takich wniosków, ponieważ wierzył w zmartwychwstanie. Pokornie poprosił, aby Pan Jezus Chrystus w tym dniu wspomniał na niego. Na tę niepewną prośbę Pan Jezus Chrystus odpowiedział z przekonaniem, zapewniając go: zaprawdę powiadam ci, będziesz ze mną w raju jeszcze dzisiaj. Spotkanie Zbawiciela z tym złoczyńcą jest niezbitym dowodem na to, że jedynie łaska może doprowadzić nas do nieba. Nie był on w stanie uczynić już ani jednego dobrego uczynku i jedynie przez łaskę wszedł do wiecznej wspaniałości. W swojej ciężkiej sytuacji uczynił jedyne, co mógł. Uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i wydał o Nim świadectwo. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Uczniowie uciekli. Lud był obojętny. Religijni przywódcy naśmiewali się ze Zbawiciela. Żołnierze obeszli się z Nim brutalnie i bezdusznie. Pomimo to znalazła się tam jedna osoba, która zwróciła się do Pana Jezusa Chrystusa, dusza, która dostąpiła zbawienia jeszcze tego samego dnia.